Derek Chopin zdeklasował pozostałe jednostki ze swojej klasy podczas tegorocznych regat The Tall Ships Races. Żaglowiec okazał się jednak najszybszy nie tylko w swojej klasie, ale także podczas całych regat. Jesteśmy dumni oczywiście z Fryderyka Chopina, z jego załogi, która tak dzielnie spisywała się na regatach The Tall Ships Races. Chociaż te regaty były dalekie, bo możemy powiedzieć, że atlantyckie, to jednak Polska była bardzo mocna i szczególnie właśnie chwała dla Chopina, który po raz pierwszy w swojej historii zdobył pierwsze miejsce, więc na pewno duże wydarzenie. Wśród załogi panowała ogólna radość ze zwycięstwa w regatach, jednak jak przyznają, podczas samych zmagań nie brakowało momentów trudnych, przepełnionych strachem. Quite not nice weather sometimes. We had storms and we have winds. Mieliśmy całkiem dobrą pogodę, jednak zdarzały się sztormy, wiał silny wiatr, były duże fale. To była pierwsza moja taka wyprawa, dlatego to było trudne. Wspinaliśmy się na maszty rejowe, żeby naprawiać żagle. To było trudne, ponieważ podczas pracy musieliśmy uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. We had to. It was actually a kind of struggle for survival because we had to work and at the same time think not to hurt ourselves. Jednak udało się i po przypłynięciu do Szczecina nawet o tych groźnych momentach mówiło się z uśmiechem. Szczególnie, że wśród załogi narodziła się przyjaźń, która pomagała w trudnych momentach. A tych momentów nie brakowało, ponieważ na nauczenie się wspólnego działania załoga nie miała dużo czasu. Załoga, która obsługuje żaglowiec w czasie regat, wcześniej na tym żaglowcu nie odbywa żadnej praktyki. Także tak naprawdę przygotowanie to jest... Są pierwsze bardzo intensywne dni szkolenia na statku. Co do tego, że załoga Fryderyka Chopina potrafi ze sobą współpracować, nie można mieć żadnych wątpliwości, szczególnie patrząc na to, jak współdziałali, cumując żaglowiec przy wałach Chrobrego. Jednak umiejętności, choć są bardzo ważne, na nic by się zdały, gdyby nie wiatr. I właśnie wiatru życzył załodze prezydent Krzystek przed wypłynięciem jednostki. Przede wszystkim życzyliśmy im wiatru w żaglach, dlatego że wiatr jest tutaj kluczowym elementem i te regaty, ponieważ odbywają się tylko i wyłącznie na żaglach, wymagają dużych umiejętności wykorzystania tych atutów, jakie akweny wodne ze sobą niosą, te wielkie akweny, więc naprawdę spisali się na medal, gratulujemy im tego i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów. I oby kolejne sukcesy nadeszły, nie tylko dla całej jednostki, ale także dla każdego członka załogi, którzy przyznają, że ta wyprawa wiele ich nauczyła. Czuję, że wygrałam, że czegoś się nauczyłam, w szczególności o żeglowaniu. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Fryderyk Chopin zacumował przy nabrzeżu wałów Chrobrego i w godzinach między 15.30 a 17.00 był dostępny dla zwiedzających. Możliwość zwiedzania żaglowca będzie także w sobotę, 29 września, w godzinach od 11 do 14 oraz od 16 do 18.00.